Dzień dobry, moi kochani. Witam serdecznie całą społeczność Sama Mama. Witam naszego gościa. Wojciech Naczk jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Moje kochane, ja dzisiaj przychodzę do was z takim tematem, o którym wielokrotnie wpisałyście w komentarzach i nie bez powodu dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o pielęgnacji włosów po wakacjach, ponieważ nasze artykuły dotyczące pielęgnacji włosów, dotyczące włosów blond, no biją rekordy, jeśli chodzi o wyświetlenia. Stąd podjęliśmy taką decyzję, że porozmawiamy dzisiaj właśnie o pielęgnacji włosów po wakacjach. I wybraliśmy do tej rozmowy eksperta, który od 1995 roku jest związany z branżą i fryzjerską, i kosmetyczną, i zajmuje się pan w ogóle tak z pasji też bardzo mocno pielęgnacją. Piastuje stanowisko prezesa zarządu Pierfarm Polska, także jest pan trychologiem i pracuje indywidualnie z klientami, z tego co gdzieś w naszych rozmowach wyszło, więc pomaga pan ludziom w pielęgnowaniu, dbaniu o tą skórę głowy już nie od wczoraj. Wiele pan widział i wiele, myślę, praktycznych porad w trakcie tego spotkania i takich fajnych wskazówek nam wybrzmi. Witam serdecznie naszego gościa. Wojciech Naczk jest dzisiaj z nami. Dzień dobry jeszcze raz Pani Dominiko. Piękne wprowadzenie, więc ja myślę, że od siebie niewiele już mógłbym dodać. Tak, faktycznie od 1995 roku bardzo długa historia, która wnosiła zmiany wielu rzeczy, jeżeli chodzi o fryzjerstwo. Lata 95 to jeszcze jest taka prosta droga, prosta chemia, dopiero później to się zaczęło wszystko bardzo dynamicznie zmieniać i jestem świadkiem tej zmiany historii, kiedy chemicznych, tak produktów, owoców technicznych na różnych systemach. Przeszliśmy do produktów, które są organiczne, naturalne, więc ta cała historia jest za mną i takie spojrzenie przez te lata jak najbardziej. Tak? Trychologia, tak, i od samego narodzenia, narodzin działu trychologii, więc uczestniczyłem w tym powstawaniu, pierwszych krokach, no i tłumaczeniu ludziom, czym jest trychologia, wiąże, gdzie jest ta różnica między lekarzem, psychologiem, czy to lekarz, tej całej wiedzy, gromadzenia, się nanosi nas na siebie, więc myślę, że wiele dzisiaj tematów. Tak. Przed wejściem, słuchajcie, na antenę, zanim zaczęliśmy być z wami na żywo, to padły takie nasze wolne przemyślenia, że dużo będzie z praktyki, bo ja mam blond włosy, więc na tych włosach testowałam przenajróżniejsze rzeczy i myślę, że nasze słuchaczki i panie, które nas będą oglądały, też mają podobne doświadczenia, tak? Bo wiadomo, że my trochę w domu eksperymentujemy, troszkę próbujemy różnych rzeczy na różnym etapie. Te fryzury naszego życia się zmieniają. No i mam wrażenie, że kobiety są takie trochę odważne, szalone, zuchwałe w tych swoich kreatywnościach, które sobie na tą swoją głowę nakładają. No bo to i też produkty, jeśli mówimy o pielęgnacji, i też te produkty do stylizacji, tak? Już później tych fryzur, które są, a one pewnie też obciążają mocno i o tym dzisiaj będziemy na pewno też rozmawiali. Więc kochane, nie bójcie się zadawać pytań. Pod tym nagraniem będzie taka przestrzeń, żebyście te pytania zostawiały, bo my do tych pytań na pewno wrócimy. I zawsze do tego zachęcam bardzo mocno. Ale żebyśmy mogli rozpocząć i w ogóle rozmowę na temat pielęgnacji włosów, to ja w ogóle myślę, że warto byłoby zacząć od takich podstaw, czyli od tego, co my mamy na głowie, że to są różne rodzaje skóry głowy i one też podlegają różnej pielęgnacji. Tak, to znaczy, jest różna skóra głowy, są różne rodzaje włosów. Więc włosy, my odnosimy, większość ludzi odnosi grubość włosa do czegoś, co jest takie no, bardzo małe, więc mówimy tak cienkie jak. Tak naprawdę włos to jest bardzo złożona struktura. Może od tego zaczniemy. Gdybyśmy mogli sobie wyobrazić taką grubą linę związaną z wielu nitek, to właśnie tak wygląda włos. On nie jest związany, a te nitki są ze sobą sklejone. Ich dosłownie tysiące. Więc to nie jest taka struktura jak żyłka wędkarska, to jest naprawdę bardzo, bardzo złożona. I włos też jest żywy. Mówi się, że włos jest martwy. Wiele lat funkcjonowało takie mylne stwierdzenie, że włos jest martwy. Włos można odnosić do wyglądu. Ale włos jest strukturą żywą.
Wąż transmituje w głąb siebie wszelkie składniki, pierwiastki i włos jest też odpowiedzią na to, jak my żyjemy, jak się odżywiamy, co przyjmujemy, jak życie, więc z włosów można też bardzo dużo informacji pozyskać. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, dużo chorób, zmian w naszym organizmie można na podstawie włosów zidentyfikować. Takie badanie, jak na przykład pierwiastkowe badanie. Tam możemy naprawdę bardzo szerokie spektrum wiedzy wyciągnąć. Chorób, niedoborów, więc zachęcam, bo to jest badanie bardzo, bardzo szerokie. Można też z niego na tej podstawie wiele rzeczy uzyskać. Kolejną rzeczą skóra głowy. Skóra głowy różnią się od siebie, bo skóra to jest największy organ, ale też różni się, bo zwłaszcza skóra głowy możemy mieć skórę, a skóra głowy będzie się bardzo mocno przed problemy z łupieżem, problemy z skroniami, więc te skóry głowy są jak najbardziej różne. Nie są identyczne, na pewno nie. Ważną rzeczą, mówiąc o skórze głowy, to jest też, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, jak wpływa to na włosy. Mieszki włosowe są ułożone, są uposobione w skórze głowy, a tam są też naczynia krwionośne, które bardzo mocno odżywiają skórę głowy, te włosy, cebulki, dostarczają składników aktywnych, czyli jest zaburzona funkcja skóry. Stres. Mówi się o zestresowanej skórze głowy i mają o co chodzi. Może skórę. No, możemy to stwierdzić na podstawie bardzo prostego testu. Kładąc rękę na głowę, możemy poruszać skalpem głowy. On się powinien ruszać nawet do 3 cm w tył. Bardzo dużo ma taką skórę głowy zacementowaną. Ona w ogóle się nie rusza. Ona jest bardzo mocno spięta. No, tryb życia, praca, stres, te rzeczy bardzo mocno. Co się z tym wiąże? Taka spięta skóra głowy też powoduje spięcie naczyń krwionośnych i brak odżywienia skóry, odżywienia cebulek w włosach nie doprowadza do tego, nie krew i na przykład pojawiają się kusienia plackowate. To też jest bardzo częste, bo kusienie plackowate to jest nie wynik. Więc skóra głowy to jest podstawa, żeby wyjść do dobrej posażenia. Bardzo ciekawe jest to, co Pan powiedział w kontekście stresu i umiejscowienia, że skóra głowy nam się napina. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, o tym słyszę, bo rzeczywiście dużo mówi się o tym, że w ciele się kumuluje stres, prawda? Kark, ramiona, brzuch. Dziewczyny, to jest dla Was wskazówka. Testujemy teraz, jak Wasza skóra na głowie reaguje na ten dotyk i te ruchy, bo rzeczywiście to mocno może pobudzić wasze krążenie, jeżeli tam jest spięte, to rozumiem, że są jakieś na to ćwiczenia, są na to jakieś metody, żeby troszkę poprawić napięcie tej skóry i troszkę zrelaksować, tak? Się. To znaczy tak, no, zrelaksować, na pewno ograniczyć stres. To już jest rzecz albo każdego indywidualnie, jak to robić, albo też farmakologicznie. Na pewno musimy ograniczyć stres, bo to bardzo negatywnie na cały organizm, a zwłaszcza też na włosy. Są techniki i należy je stosować naprawdę często. Możemy tak zwane stymulować. Dosłownie podrażnić. Możemy to robić takimi stemplami. I to są takie mikroigły na zasadzie jak ścisku, masażu. Możemy to robić dermolorelem. Oczywiście nie wałkujemy włosów, tylko je uciskamy, tak, żeby troszeczkę podrażnić. Możemy też szczotkę, która ma twarde włosie, czasami do gęstych, długich szczotek z naturalnym włosiem, które są przeplatane z takimi sztucznymi nylonowymi włosami. I po prostu z ogrzebieniem też, no, czymkolwiek moglibyśmy lekko stymulować skórę. Pobudza to, to jest na zasadzie pobudzenia kolagenu, elastyny też, czyli zmiana tych funkcji, naprawa tych rzeczy, tak jak
właśnie działa. Jasne. Mam tylko do Pana taką gorącą prośbę. Czy mógłby Pan się przybliżyć do mikrofonu, bo nie wiem, czy będzie dobrze nas teraz słychać. Jestem Miałam na taką... słuchawkach, więc słychać A, dobrze? tak, bo miałam przez... To ostatnie zdanie tak mi gdzieś uciekło, więc gdyby Pan był uprzejmy powtórzyć, to byłoby super. Że chodzi o produkcję kolagenu i elastyny, tak? Tak samo jak na Dokładnie. ciele, jak na twarzy robimy zabiegi wchładzające, tak samo możemy to, powinniśmy robić skórę. Możemy też stosować masaże, to masażerki, które podczas kąpieli możemy jak najbardziej naciskać, mocniej nawet pocierać, żeby tą skórę tak troszeczkę pobudzić do swoich funkcji. Powiedział Pan też o tym badaniu na samym początku naszego spotkania, pierwiastkowym badaniu włosa, tak? Czyli żeby sprawdzić zawartości, rozumiem tutaj, witamin, pierwiastków w naszym organizmie, tak? I stan naszego organizmu jesteśmy w stanie zbadać właśnie badając strukturę włosa. Proszę powiedzieć, jakie najczęściej schorzenia wychodzą właśnie z badania. Czy one mogą być wszystkie, czy są jakieś takie typowe, które badając włosa możemy tutaj wymienić? Jeżeli mówimy o trychologii, tak wkrótce, to trychologia, bo tu już wchodzimy w badanie trychologiczne. Trychologia, przede wszystkim kim jest trycholog? Rzadko to są lekarze. Przede wszystkim kosmetolodzy, fryzjerzy, osoby, które na co dzień pracują z głowy, z butami, doskonale sobie radzą, bo tutaj też wymaga dużej wiedzy. Tego się nie nauczymy książkowo. Jest to temat pomijany bardzo często też przez dermatologów, tak ogólnie traktowany. Spotkałem też trychologów, którzy są lekarzami jak najbardziej, ale to jest mniejsza grupa. I jeśli chodzi o trychologię, to takim podstawowym badaniem to jest diagnoza skóry głowy pod mikrokamerami, analiza i też badanie włosów. Jeżeli chodzi o zawartość pierwiastków, inaczej, teraz tak, poprzez inne badania jeszcze, badania krwi, takie ogólne, czy hormonalne, biur tych wszystkich rzeczy, trycholog jest w stanie ocenić, co się dzieje, pokierować do specjalisty. Gęsto lekarze sami na podstawie badań, tak zwanych badań krzyżowych, nie analizują do końca. W wyniku wygląda coś w normie, okazuje się, że jeżeli czynników pod uwagę, już jest czegoś niedobór albo zaczyna się problem. Mogę powiedzieć tak, że czasami można 5, 6, nawet więcej lat przed wystąpieniem poważnych chorób na podstawie tych właśnie badań, badania pierwiastkowego włosa, stwierdzić z prawdopodobieństwem dosyć dużym, że wystąpi jakaś jednostka chorobowa. Na przykład, co zmienia w ogóle strukturę włosy, skóry, to choroby, które są połączone, takie jak tarczyca, tak? Endokrynologiczne wszystkie, zmieniają bardzo dużo teraz problemów z tego rodzaju chorobami, czy to tarczycy, nadnercza. One wpływają na to, co się dzieje z naszym organizmem. Niedoczynność, nadczynność, Hashimoto, no różnego rodzaju objawy. Samo choroby związane z endokrynologiczne, które zmieniają to wszystko, więc tutaj jesteśmy bardzo nie dobrze to poprowadzić. Ja osobiście sama mam problemy z tarczycą i wiem dokładnie, o czym Pan mówi, bo to są lata testowania różnych środków wspierających te włosy, żeby one rosły, żeby były lśniące, błyszczące. I właśnie, jak to jest, jeżeli przychodzi taka pacjentka, która ma właśnie problemy endokrynologiczne, to tutaj wchodzi w grę, nie wiem, suplementacja, czy zmiana diety, zmiana pielęgnacji. Jak to wygląda tak już praktycznie u trychologa, czy u takiego eksperta, który pomaga w zadbaniu o te włosy? No bo włosy są wizytówką każdej kobiety. No każda z nas chce mieć piękne, długie, grube, lśniące włosy. Przede wszystkim włosy i paznokcie są papierkiem lakmusowym stanu naszego organizmu. Paznokcie bardzo często zakrywamy lakierem, hybrydą, no nie widzimy, nie przyglądamy. Natomiast po włosach to widać jak najbardziej te wszystkie rzeczy.
Kolejną taką ważną rzeczą, którą należy uświadomić, to jest to, że wszystko zaczyna się w jelitach. Czyli wszelkie rzeczy związane z naszym pokarmem, z naszym życia, z brzydkami, to wszystko jest od jelit. Ja wiem, że ciężko się naprawdę zdopingować do wielu rzeczy, żeby chciał w czasach mieć gotowca w 5 minut. Chociaż 5 minut i tak jest bardzo dużo, więc najlepiej w minutę. No nie da się. To jest praca. Praca z naszym zdrowiem. Więc jeżeli wyrównamy wszystkie stany endokrynologiczne, to już będzie poprawa. Szukamy dobrego endokrynologa. W przypadku kobiet zachęcam, żeby to był na przykład ginekolog endokrynolog. Są tacy. Więc już sam lekarz endokrynolog zapisuje też dietę. Już oni naprawdę ten dział endokrynologiczny bardzo mocno się rozwija, coraz więcej specjalistów, chociaż dostać się no jest trudno, tak? Zapisy są bardzo długie, ale warto naprawdę o to zadbać, ponieważ to jest już problem cywilizacyjny. Nie jest problem takiej zwykłej choroby, a to już jest problem bardzo dużo pań, nie tylko. Nawet w małym wieku młodych dziewczynek, nastoletnich, zaczyna się od nadnercza, gdzie nie jest diagnozowane, później to już się w tarczyce. Więc, ale my możemy te rzeczy też diagnozować na podstawie właśnie skóry głowy i włosów. Chociaż nastolatek jest to trudniejsze, ponieważ to krew to hormony, rozwój, tak, dorastanie do dojrzewania, więc może to często gęsto zmylić. Ale no, jeżeli już zauważymy jakieś symptomy, to naprawdę warto. No dobra, no to jeżeli mamy taką sytuację, bo ona jest bardzo częsta, że nagle się zaczyna coś dziać, wypadają nam włosy. Nie, przeoczyłyśmy już ten moment, że one są, wie pan, że się łamią i tak dalej, ale rzeczywiście zaczyna się bardzo duża zmiana, jest taki przeskok. Tak? A nie miałyśmy jakiegoś nadmiernie stresu, nie miałyśmy nadmiernie jakiejś zmiany stylu życia na bardziej intensywny i te włosy zaczynają nam nagminnie wypadać. Niektóre panie mówią, że to jest ten sezon, okres wiosenny, tak? Albo jesienny, że nadmiernie te włosy im wypadają, ale powiedzmy, że zaczyna się coś niedobrego dziać. To jaka jest taka bezpieczna ilość włosów, które wypadają, a w którym momencie już powinniśmy się zacząć martwić, bo ja wiem, że włosy wypadają. Szczególnie ja mam długie włosy, więc ja na tej szczotce widzę tych włosów, prawda? Codziennie, że gdzieś tam mi trochę na szczotce zostaje, ale jaka jest taka bezpieczna ilość, która nie powinna mnie niepokoić, a ta, która już jest rzeczywiście taką niepokojącą, sygnalizującą mi, że coś się dzieje. Włosy mają fazy. To są fazy wzrostu, osłabienia, wypadania, to jest normalne. Od stu zależności, bo też mówimy tak, w zależności od typu skóry, od karnacji, od koloru skóry, różne są, różne zagęszczenie włosów. Tak? Osoby blond mają mniejsze zagęszczenie włosów, osoby ciemniejsze mają większe. To określa między 80 a 120 włosów dziennie może wypaść. To jest sposób normalny. Natomiast jeżeli stwierdzamy, że nam wypada długo, najprostsza wizyta u psychologa albo u fryzjera, bo fryzjerzy też mają kamery, mikrokamery i zobaczenie, ile włosów, przeliczenie, ile włosów jest w jakiej fazie. To widać. Bo widać włosy, które też nowe, które wychodzą, które się odrastają, tak zwane baby hairy, one rosną w normalny włos. Więc na takiej podstawie po prostu prosta diagnoza, zobaczymy, ile nam włosów wypada. Ale często gęsto takim zjawiskiem, gdzie przychodzi osoba do takie badanie i co widzimy pod mikrokamerą, to jest to, że często sięgamy po proste takie sieczenie środków chemicznych, które zawierają silik, no bo żeby włosy nie były suche, żeby po umyciu one jak one powiedzmy, no, w miarę elastyczne. Ten silikon też zalepia nam skórę głowy. On nie jest dobrze zmywany. Dodatkowo środki polimeryzujące, skiery, które się osadzają na skórze głowy, oblepiają nam skórę głowy, zacieśniają wejścia do mieszków
po prostu zaduszają ten włos. Włosy nowe, które wyrastają, wiją się przy skórze właśnie pod tą warstwą taką okluzyjną i nie mają siły jakby dostać tego powietrza wyrosnąć. To widać wtedy też podczas takiego zabiegu. Dlatego dobrze jest to, jak teraz wykonać sobie takie oczyszczanie skóry głowy, peelingowanie, czy to peelingiem jakimś oznaczonym mechanicznym, czy peelingiem enzymatycznym, czy nawet peelingami ziołowymi, żeby oczyścić sobie skórę głowy z tych nalotów. Ja tylko jedną rzecz powiem, bo często, bo też jest niezrozumienie środków. Mamy bardzo dużo konów. Większość z tych konów takich przemysłowych, ciężkich w środkach tanich, tak, no umówmy się, panie kupują często coś do 10 zł i tam nie ma nic wartościowego. Mówię z całym przekonaniem, tak naprawdę to się nadaje, w skrócie do prania rajstop, skarpet, nie do włosów. No weźmy coś troszeczkę lepszego. W tych lepszych środkach też są silikony, tylko to jest coś troszeczkę innego. To jest grupa silikonów lotnych. I często właśnie panie nie za bardzo wiedzą. Czytają, że zawiera silikon, tak, jakąś nazwę łacińską i w internecie podpowiada mi, że to jest, że nie wiedzą, że to jest silikon lotny. Rola silikonów lotnych, w ogóle silikon, co to jest? To jest krzem. Minerał, który odpowiednio się ekstrahuje, dodaje do kosmetyków, żeby czasowo tworzyły barierę taką okluzyjną. Natomiast one są lotne. Zazwyczaj odparowują, ulatniają się, utleniają 4-6 godzin do 12 godzin. Rola ich jest taka, żeby one nam stworzyły taką barierę, żeby te składniki naturalne, olejki, witaminy mogły wniknąć do włosów i od razu nie odparowały, żeby one tam zostały. Natomiast w tych najtańszych środkach są po prostu silikony przemysłowe, które są, mają bardzo dużą molekułę, które właśnie tworzą te okluzyjne bariery. Więc nie wszystkie silikony. To jest bardzo ważna i cenna wskazówka, bo my teraz po wakacjach, szczególnie panie z rozjaśnionymi włosami, mamy te włosy przesuszone, skóra głowy jest opalona, bo często zapominamy o kapeluszu czy o jakiejś chusteczce, która by nam tą skórę głowy ochroniła. I zaczynają się właśnie te zabiegi regeneracyjne w domowym zaciszu albo w gabinetach, tak, w studiach. Tak, w studiach kosmetycznych, czy tam fryzjerskich. No i rzeczywiście, z czym panie mogą się spotkać na rynku i czego nie wybierają, jak sięgają po produkty do pielęgnacji włosów właśnie po dużej intensywności słońca? Okej, okay, najpierw powiem o włosach rozjaśnianych. Taką, to żeby pani wiedziała, tak? Włos rozjaśniany i włos farbowany to są dwa różne rodzaje. Przede wszystkim, jak wspomniałem na początku, włos jest żywą. Natomiast rozjaśnianie bardzo często umartwia. Patrzymy pod mikrokamerą, ten włos jest pozbawiony melaniny. I porozrywany jest, bardzo zniszczony. Proces rozjaśniania rozjaśniaczami bardzo niszczy włos. To wiemy, często gęsto silne oksydanty do tego, później włosy się robią takie wręcz gumowate. Ten włos jest umartwiony. Często panie próbują zamaskować takie zniszczone włosy rozjaśniane farbą. Proszę pamiętać, że włos rozjaśniony, nawet jak zakryjemy farbą, to on zostaje rozjaśniony. Tak jakbyśmy na przykład mieli dziurę dużą w ścianie, zatynkujemy ją, zamalujemy, ale ta dziura tam dalej jest. Ta osłabiona struktura muru jest. Tak? Tak samo po rozjaśnianiu włosy są dalej zniszczone. To jest bardzo ważna informacja, bo jeżeli idziemy do fryzjera, fryzjer nas pyta, co było robione z włosami, nowa wizyta, fryzjer, to powinniśmy powiedzieć, że na tej długości włosy były rozjaśniane. Bardzo cenna wskazówka, ponieważ to, że on jest zakryty kolorem, zakryty farbą, to ta struktura zniszczenia tam dalej jest. Te włosy należy traktować. One potrzebują bardzo dużo białka. Jeżeli robimy zabiegi chemiczne później na ten kolor, to należy wykonać rekonstrukcję białkową, rekonstrukcję keratyną. Widzicie keratyną w sprayu, żeby odbudować tą strukturę białkową, żeby
Następny zabieg był bardzo skuteczny. Teraz co do pielęgnacji. Największym błędem, który ja spotykam do tej pory, to jest wynik tego, że eksperymentujemy w młodym wieku. Nastoletnie dziewczyny zawsze eksperymentują, to je rozjaśniają, nawijają kolor, tak? Później ten włos jest zniszczony. No, żeby coś zrobić, to biegną szybko do drogerii, kupują najtańszą maskę, wiadomo, z racji budżetu. Te najtańsze maski działają w ten sposób, że zawierają dużą silikonu właśnie, nawilżają włos. On wygląda tak, no, ładnie na pierwszy rzut oka. Natomiast bardzo często, jak nakładają od odrostu, tak, samego po końce, okazuje się, że one przepuszczają te maski. Później efektem tego jest to, że maski te kuracje nakładamy na końcówkę albo od połowy włosów. Zgadza się? Więc to jest błąd. Dobre maski, tak jak wizyta u fryzjera, nakładamy od nasady, od odrostu, same końce. Tak? Bardzo często dobre maski możemy nakładać na skórę. Na przykład my mamy w ofercie maski kolagenowe, które świetnie napinają, odżywiają też skórę. Nakładamy je na skórę i na włosy. To jest bardzo istotne, ale to musi być naprawdę dobra formuła, która nie zawiera tego sztucznego silikonu, żeby nie było efektu później przeciążenia. Tak samo, jeżeli producent ma dobrą maskę, dobry skład, podaje, że maskę trzymamy 8, 5, 10 minut, to trzymajmy się tego czasu. Dlaczego? Ponieważ w maskach i w odżywkach drugą grupą stanowią alkohole. Tylko nie takie alkohole w formie do picia wieczornego, weekendowego, tylko to są alkohole grupy tłuszcz. To są tłuszcze roślinne. Mystylik alkohol, talik alkohol. To jest bardzo duża grupa i ich zadaniem jest rozpuszczenie zewnętrznych warstw włosa, żeby składniki białkowe, czy odżywcze, czy oleje, dostały się w głąb włosa. Tak? Odżywiły ten włos, ale trzymajmy się reżimu czasowego, ponieważ przedłużenie tego nie turbanu 2-3 godziny, albo nie daj Boże na całość, powoduje efekt odwrotny. Rozpuszczony włos, taki rozmięknięty troszeczkę, w skrócie to mówię, później odparowuje składniki odżywcze i mogą być włosy bardzo. A ja mam bardzo Jeszcze dużo koleżanek, przepraszam, że powiem teraz tutaj w tym miejscu, które właśnie nakładają maskę, mają też długie włosy, nakładają sobie maskę, zawijają jeszcze niektóre w takie folie, wie pan, żeby to bliżej głowy tu było, nakładają ręcznik turban i kładą się spać. I rano wstają i mówią, patrz, jak ja mam puszyste, mięciutkie włosy. To my tego efektu nie chcemy, rozumiem. no nie. Druga rzecz jest taka, bardzo ważna. Dotyczy to mniej panowie zazwyczaj mają krótkie włosy. Natomiast nie kładziemy się spać mokrymi. Proszę sobie położyć pod buzię ręcznik namoczony wodą i spać na nim całą noc. Skóra będzie taka, jakbyśmy siedzieli w wannie 2 godziny, prawda? Samo się dzieje z zaparzoną skórą głowy. I właśnie to osłabia cebulki włosowe. Do spania włos powinien być. Jeżeli jest wilgotny, bardzo często będzie towarzyszyło temu zjawisku nadmiernego spania. Też ważna rzecz, pocenie się, a sebum to są dwie różne rzeczy, dwa różne ujścia kanału, tak? Więc jeżeli ktoś się poci, nie znaczy, że będzie miał włosy przedłużające się, bo to są dwie różne sprawy. Więc pierwsza rzecz, kanały sebum to są kanały łojowe. I druga rzecz, kładziemy się nie wilgotnych, mokrych. To właśnie zauważa. To jest destrukcyjne dla naszych. No to ja od razu znowu praktyczne pytanie zadam. Z życia wzięte, nastolatek, który miał gęste, bujne włosy, obcina te włosy i jest potrzeba mycia włosów, która powstała właśnie w tym okresie teraz wakacyjnym, że dziecko myje włosy rano i w ciągu dnia, tak? W godzinach nawet wieczornych, bo czuje się niekomfortowo, bo czuje, że ta głowa jest tłusta, brudna. I tak dalej. Dobra praktyka, czy raczej tutaj odchodzimy od tego? To jest zła praktyka. Prawdopodobnie wynik jest środków, które są w szamponie, że te włosy się bardzo mocno przepuszczają. Nie powinno być tak. Dużo ludzi myje codziennie z racji prac zawodowych, tak, bo muszą zapuszczone
Okej, to wybierajmy szampony z delikatniejszym składem do codziennego, ale nie stosujmy mocnych, wtedy mocniejsze, tego rodzaju nawilżające, zawierające bogate oleje, to w tym przypadku stosujmy co drugie, trzecie mycie i żeby nie też, bo my możemy też włos, skórę głowy, też jeżeli mamy mocne składy, mocne stężenie, chociaż w Polsce to się rzadko zdarza z naszym przemysłem, to raczej stosujmy takie rzeczy wybrane. Ja wspomniałem o składach. Różnią się włosy i skóra głowy wśród populacji na świecie. 90% populacji na świecie są ludzie o ciemniejszej karnacji i o ciemnych włosach. Tak? My przyjmujemy, że u nas, my jesteśmy Słowianami, więc nasze włosy są delikatniejsze, cieńsze, to okrągłe, bo na przykład włosy afroamerykańskie czy afrykańskie, one są nawet w kształcie fasoli, a układ na przykład włosów Afrykanów, dredy, tak? Wszyscy wiemy, co to są dredy. Dredy to jest coś, te włosy rosną tam w kępkach i w naturalny sposób powstają dredy. Ci ludzie ich sobie nie robią, one po prostu ich nie ścinają i te włosy tak rosną, tak właśnie w placuszku. Także i ilość włosów na centymetr kwadratowy jest różny, ale wracając do naszych producentów, oni dopasowują produkty do nas. Zazwyczaj one mają bardzo małe stężenia składników aktywnych, takie, żeby po prostu były. Natomiast producenci światowi, którzy eksportują na cały świat, zwłaszcza na rynku, czy to Ameryki Południowej, Ameryki, Azji, no muszą, żeby produkt naprawdę tam się przebił jakościowo, muszą stosować mocniejsze stężenia, żeby ten produkt był naprawdę skuteczny, żeby te włosy były lśniące. Tylko często na przykład panie mówią, kupiłem szampon brazylijski, brazylijską używkę albo tam z innego kraju i one super działa. Tak, one mają mocniejsze stężenia już na wyjściu. Jest ta różnica. Niestety nasz przemysł kosmetyczny nie eksportuje zbyt dużo za granicę, więc nawet nie dostrzega tego problemu, a on jest wyraźny, więc naprawdę warto mieć dobrą formułę. Znaczy, ja też myślę, że panie są coraz bardziej już świadomymi konsumentkami. One dbając o swoją wygodę, komfort, no też dochodzą do tego, że mając odpowiedni skład formuły w produkcie, no też muszą za ten produkt odpowiednio zapłacić. I chyba coraz bardziej mamy świadome, takie mam wrażenie, konsumentki, które rozumieją potrzebę inwestowania w dobrej jakości produkty. Ale tak jak pan powiedział, jest też masa dziewczyn, młodych kobiet, które patrzą budżetowo na zakup i to jest jakby ten warunek, prawda? Ta cena tutaj jest determinantem przy wyborze, bo no, z różnych względów też nie mogą sobie na pewne rzeczy pozwolić, ale na pewno myślenie takie dziewczyny perspektywiczne, że czasami lepiej kupić jeden produkt, bardziej wydajny, lepszej jakości, zainwestować w niego, który będzie wam służył też dłużej przez to, że jest lepszej jakości, niż kupić 4-5 tych tańszych. Z racji tego nawet, że skład jest dużo mocniejszy, ten produkt na dużo starczy niż taki po prostu z takim składem, no powiedzmy, uboższy. Ale powiem taką anegdotę. Bardzo często w łazienkach stoją dwa szampony. Ja przynajmniej po znajomych, jak często spodobał, no to jest tak, jest dobry szampon dla pani. Pani tłumaczy, że robi to jest dla moich włosów. A dla pana stoi po prostu taki, no, najbardziej budżetowy, przeznaczony dla jego włosów. To tak jest najczęściej. A tak. Ja też znam taką historię, słuchajcie, jak kiedyś odnośnie pielęgnacji skóry, ale twarzy, pani zauważyła, że mąż kupił sobie dobrej jakości krem, to w jej mniemaniu było za wysoka półka, to wiecie co zrobiła? Przelała sobie krem do swojego opakowania jemu, zakupiła tam w tańszej wersji. Tutaj zadziałało to jak placebo, słuchajcie. Pan myślał, że świetnym produktem się posługuje, ale to rzeczywiście to już w formie anegdoty opowiadamy, jako coś, z czego nie należy brać przykładu. Jeszcze powiem tak, drugą rzeczą, którą bardzo warto stosować, przynajmniej robić sobie dekorację, to są cierki stymulujące i wzmacniające. One są skuteczne, naprawdę doszliśmy do bardzo wysokiego poziomu cierek.
które no one czuć, że coś się dzieje na skórze, najczęściej zabierają mentol, bo mentol też stymuluje, ale one jakby dodają kilka procent do tego, żeby był zdrowszy, mocniejszy i naprawdę sobie warto robić takie kuracje, a zwłaszcza po takich okresach zmian pór roku. Jak ściągamy czapeczki, to wtedy właśnie ten wzmocni, żeby budzić go do życia jak najbardziej. One są. Teraz bardzo modny jest też zabieg, który nazywa się keratynowe prostowanie włosów. Wiem, że już są te dodatkowe dookreślenia tam w różnych segmentach. Natomiast rzeczywiście, czy to jest tak, że ta keratyna, którą my wprowadzamy, to jest ta, o którą nam chodzi i ona rzeczywiście działa jako budulec naszego włosa, czy to jest tylko taki zabieg marketingowy? Nie. Te zabiegi są dosyć zaawansowane teraz. Naprawdę to jest przebudowa, bo jak wspomniałem na początku, włos składa się tak jak lina z tysięcy małych nitek. I to jest przebudowa mostu. Ten włos zostaje podczas zabiegu jakby rozpuszczony, te miostki włosowe zostają przebudowane. One nie zostają nigdy połączone idealnie, to tak jak przy przetrwałej. To nie jest tak, że to jest obojętne, ale bardzo dużo dla bardzo dużo osób to jest ratunek, zwłaszcza, że mają problem z układaniem i to jest ratunek jakiś dla nich. Ważna jest później pielęgnacja, bo te zabiegi, po tych zabiegach należy, zazwyczaj producenci podają, że należy stosować określone szampony bez chlorku sodu, czyli bez soli. Tul nie jest niebezpieczny, tul jest bardzo często w produktach kosmetycznych jako składnik taki konserwujący, stabilizujący. I mówienie o soli, że powinniśmy się po soli pozbyć z organizmu, to też jest bardzo duże niedomówienie, który jest nam potrzebny. Nasza krew składa się z bardzo dużej ilości soli. Ja na szkoleniach często przytaczam przykład, że no, sól fizjologiczna, tak, używana w medycynie. To jest tak jak sól morska, jak woda morska. Woda słona i ona bardzo często zastępuje też krew. W I wojnie światowej bardzo dużo wody morskiej było oczyszczane i też dawane było do transfuzji. Więc my potrzebujemy na co dzień pozbywanie się soli z diety. Natomiast w produktach kosmetycznych ona nie wpływa negatywnie. Wyjątkiem, jeżeli mamy zabieg kretynowego, to tam, żeby nie dochodziło do reakcji odwrotnych, po prostu produktów jest cofana. Na takich produktach, tylko po tym to należy właśnie sobie. To dotyczy szamponu. Już nie odżywek ani masek, ale szamponu, bo szampon bardzo często. No właśnie, to mamy już tych kilka fajnych pomysłów na to, jak te włosy pielęgnować po dużym nasłonecznieniu. Co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze, panie Wojciechu, możemy zrobić, żeby te włosy odzyskały fajny wygląd? Ja mam wrażenie, że część pań ma te włosy takie pozbawione blasku, pozbawione takiej jędrności, tak, że te włosy nie są takie miękkie, fajne w dotyku, tylko jak się je przeczesuje, to one się robią takie tępe, w sensie plątają się, Tak. jest trudność tej jedwabistości. To jest też, dlaczego się włosy kończą, dlaczego czujemy, że one stwarzają nam taki efekt oporu, tak jak przecieramy. To jest łuska włosa. Łuska włosa jest bezbarwna, otacza nas włos, zabezpiecza ten trzon włosa, żeby właśnie nie dopuszczać innych rzeczy na skutek bardzo zasadowych zabiegów. Ten łuska jest też zniszczona wody morskiej, wychlorowanej, basenu, czy też utleniania się typowo na słońcu. Więc pierwszą rzeczą jest to, że pielęgnacja, ale wyjdźmy od stylizacji. Pierwszą rzeczą najważniejszą, to często korzystamy z różnego rodzaju prostownic, żelazek, jakichś tam starych. Ważne jest, żeby przed tym zabiegiem włosy wysuszyć i wyszczotkować szczotką z naturalnym włosiem. Dlaczego? Dlatego, że szczotka z naturalnym włosiem zamyka nam tą łuskę,
dopina ją bardzo mocno, a gdybyśmy tego nie zrobili, zaczęli te buty traktować na przykład prostownicą, to tak jakbyśmy robili prasowanie, ale nie naciągnęli tkaniny. Robią się zakładki, włosy się wtedy niszczą. Tak, mówię jasno? Tak, jestem przerażona tym, co słyszę. Tak, to jest dlatego, to jest podstawowe zniszczenie, tak, które robią prostownicy. Prostownice, umówmy się, bardzo często są stosowane, żeby sobie pokładać. Więc przed użyciem prostownicy włosy dosłownie przeczesujemy, wygładzamy naturalną środką, żeby ta łuska była. Kolejną rzeczą bardzo dobrą w pielęgnacji to są różnego rodzaju preparaty olejowe, cera. Tylko teraz skupię na bardzo ważnej rzeczy. Do nas mówiła Pani o olejowaniu. Z olejowaniem włosów trzeba bardzo mocno uważać, bo przyszła do nas taka moda z Indii, z Ayurvedy. Tam włosy rosną, nam Słowianom rosną powiedzmy 1,5 do 2 cm na miesiąc, tak? W zależności. A na przykład czym bardziej głąb, ciemniejszy, tym szybciej. Na przykład Azjatom rosną 4 cm na miesiąc. Dlatego stamtąd bardzo dużo do przedłużenia pochodzi. I tam nie farbowują, bo mają bardzo dużo ciemne włosy, ale żeby zabezpieczyć, to włosy olejują. I to jest ok, tylko oni używają olejów naturalnych. A olej naturalny polimeryzuje. To jest bardzo ważna rzecz. Później w następnych, przy zabiegach chemicznych, przy różnego rodzaju operacjach z włosami. Olej naturalny, nierafinowany, zachowuje się jak taki olej do mebli. Układa się jak lakier. Więc my, korzystając, żeby zmniejszyć molekuły oleju, musimy mieć oleje specjalnie przetworzone. I to są w formie mieszanek różnych olejów, w formie serum do włosów. Też musimy wiedzieć, bo bardzo często ląduje tam też silikon, więc no, musimy już znać produkt. Ale nie stosujmy olei nieprzetworzonych. To jest bardzo istotne, bo one polimeryzują i zachowują się tak, by meble były lakierowane. Zabiegi chemiczne już utrudniają dostęp. Te włosy są no nie takie, jak powinny. Bardzo, bardzo ważny wątek pan poruszył, bo często panie same nawzajem sobie robią pewne zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne, stylizacyjne, no w domowym zaciszu, tak? I rzeczywiście niekoniecznie są świadome tego, że łączenie pewnych produktów czy robienie pewnych zabiegów jest dla tych włosów bardzo, bardzo szkodliwe. Bo to wydaje mi się, że też taka edukacja jest potrzebna, tak? Zanim dziewczyny zaczniecie robić jakieś eksperymenty, to poczytajcie, dopytajcie, bo może się okazać, że wyrządzicie sobie naprawdę no, szkodę ogromną, tak? Tworząc na własną rękę jakieś Zabiegi. zabiegi. Dokładnie tego słowa mi brakowało. Dziękuję uprzejmie. No dobrze, to ja teraz nie mogłabym nie zapytać o takie wakacyjne SOS dla włosów. Czyli co każda pani, wracając z wakacji, powinna, takie totalnie, wie pan, must have, powinna zacząć, od czego powinna zacząć właśnie tą pielęgnację włosów. Wracamy z urlopu, urlop powiedzmy w dużym nasłonecznieniu, tak? Była ekspansja skóry głowy, była ekspansja na słońce. Więc co, od czego zaczynamy? Preparaty nawilżające, czyli typowo, które będą nam na skórę, włosy. Do włosów też potrzebujemy preparaty, które będą bogate w białko, czyli nie trzymajmy się reżimu serii, szampon, maska, odżywka i maska z innej serii. Użyjmy sobie szamponu silnie nawilżającego, do tego odżywki nawilżającej i mask odbudowującej. Tak? Nie musimy mieć z jednej serii wszystkiego, więc możemy zastosować trzy różne preparaty. Odżywiamy skórę, odżywiamy włosy i rekonstruujemy włosy. Bo włosy po słońcu są utlenione. No, często zdarza nam się zostawić coś na słońcu plastikowego. I po kilku dniach na silnego słońca to już raz, że nie ma koloru, a dwa, struktura jest osłabiona. Dlatego samo dzieje się z włosem. Dlatego jadąc jeszcze na wakacje, bardzo dobrze zaopatrzyć się w jakieś spreje są do włosów. Bardzo duża grupa, które mają sobie naturalne filtry upału, choćby malin, różnego rodzaju ciągów.
też bardzo mocno chronią te włosy, odżywiają i to jest skuteczna metoda. Natomiast po powrocie też dobrze jest tą skórę głowy lekko oczyścić, przepingować, z tego względu, że skóra też nam się opala, tak? Czyli następuje zgęszczenie, tak jak skóra na pozostałej części ciała też się zgęszcza, więc dobrze by było pomóc zrzucić ten naskórek, odświeżyć skórę i zacząć wtedy proces odbudowy włosa, nawilżając jak najbardziej. Możemy stosować preparaty cera do włosów, też niektóre oferują taką, że możemy nałożyć serum przed myciem w formie boostera. Więc nakładamy serum na całej włości, po 30, 20, 30 minutach już zmywamy, odżywiamy, więc tych mechanizmów jest całkiem sporo. Super. Proszę mi powiedzieć, jak to jest właśnie ze stosowaniem preparatów, bo tutaj podjęliśmy dwa wątki. Po pierwsze, żeby robić to kompleksowo, to był ten pierwszy wątek, na który ja zaraz będę chciała zwrócić uwagę, a drugi wątek, że niekoniecznie musimy używać produktów, wszystkich produktów z tej samej serii, możemy miksować, tak, w ramach jakiejś takiej terapii, Zabiegu. zabiegów. I teraz proszę mi powiedzieć, intuicyjnie to robimy? Czy jak dopasować te produkty, jeżeli nie używamy jednej serii, żeby to miało ręce i nogi? To znaczy tak, musimy znać na pewno swój typ włosów. To jest włos cienki, jak wygląda, bo nie wszystkie preparaty są, dlatego mamy jakby bardzo szeroką gamę tych produktów, żeby dopasować do swoich potrzeb. Jeżeli mówimy o, możemy sobie zaopatrzyć, często się z tym spotykam, że panie sobie robią złote, dzielę z włosami taki rytuał, więc możemy ten dzień, jeżeli robimy takie mocniejsze zabiegi, mieć mocniejszą serię, tak? Chociażby mocniejszą, bardzo mocną maskę w formie jakiegoś masła do włosów, żeby to zadziałało. Bo gdybyśmy, też zależy, jak często myjemy włosy, jak często cokolwiek robimy z tymi włosami. Bo jeżeli myjemy na przykład co dzień, czy drugi dzień, zdarza też rzadko, to nie ma sensu używać stale takich mocnych stężeń, żeby też nie były zbyt ciężkie, zbyt takie obce, tak, tego wszystkiego. A więc tutaj musimy widzieć, ale wracamy po wakacji, te włosy są zniszczone, więc jak najbardziej oczyszczanie, nawilżanie szamponem, który jest odpowiedni dla naszych włosów. Jeżeli mamy na przykład włosy cienkie, no to szukajmy szamponu z kolagenem, z MS-em, z składnikami lżejszymi. Mamy włosy takie kojące się, mocne, grube, z kokosem, tak, z olejem, który świetnie też niweluje problemy skóry, łagodzi, oi, więc w ten sposób to rodzaju białka zawarte w tym, to już musimy indywidualnie, nie ma takiego gotowca. Sami do swoich odpowiednio dobre. Okej. Czyli dziewczyny, intuicyjnie dobierajcie, ale stosujcie. I bardzo mi się podobało to, że polecił Pan dziewczynom taką sugestię odnośnie tych rytuałów cotygodniowych, właśnie, żeby poświęcić czas na tą pielęgnację skóry głowy. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak parę lat temu powiedziała mojej fryzjerce, że słuchaj, na komunię mojej córki chcę mieć włosy do pasa. I wtedy nie miałam zbyt długich włosów, ale z założenia ja mam grube, gęste i długie włosy. Tylko to był taki okres w moim życiu, że te włosy przechodziły przenajróżniejsze eksperymenty i ona tak na mnie popatrzyła i powiedziała: okej, ale stawiam dwa warunki. Po pierwsze, nie farbujemy już włosów, nie robimy z nimi nic, jeśli chodzi o koloryzację. A druga rzecz, zaczynamy pielęgnację, taką ułożoną pielęgnację, tak? Nie przypadkową, tylko taką rzeczywiście ułożoną. I wiecie, Państwo, potrzebowałyśmy kilkanaście miesięcy, żeby te włosy naprawdę się odbudowały, zregenerowały, wyglądały fajnie. I niektóre osoby często mnie pytają, czy ja mam balayage na głowie.
To nie jest balejarz, szanowni państwo. To jest właśnie efekt tego, jak włosy się odbarwiły przez te wszystkie lata. Bo ja naturalnie mam swój ciemny kolor włosów. Więc chcę wam pokazać, że dbanie o włosy wydawało mi się świadome, bo ja robiłam wszystkie zabiegi zawsze u fryzjera. Zawsze gdzieś tam, jeżeli zmieniałam coś, eksperymentowałam, to starałam się to robić pod okiem fryzjerki. To daje wieloletnie konsekwencje. To nie jest proces, który wy jesteście w stanie zmienić tak w naturalny sposób, nie nakładając, nie ściągając tej farby, bo też była taka opcja, nie? Że my tam coś ściągniemy, ale przy tym zniszczeniu było dość duże ryzyko, że te włosy się po prostu odbarwią, tak? I tam gdzieś odpadną w jakiejś części. Więc zachęcam Was do tego, żebyście jednak korzystały z pomocy ekspertów, radziły się, dbały o te włosy i inwestowały w nie, bo wszystko da się naprawić. Ja jestem tego żywym dowodem. Tylko trzeba to robić z głową i właśnie z pomocą ludzi, którzy się na tym znają, mają w tym doświadczenie. I myślę, że warto byłoby w tym momencie powiedzieć o tym, bo ja powiedziałam o swoim przykładzie. No pan może powiedzieć o przykładzie pana pacjentek z gabinetu, tak? Jaki to jest proces, kiedy te włosy się rzeczywiście od momentu startu są w stanie zacząć regenerować, gdzie możemy, na jakim w jakim długim czasie my możemy zauważyć te efekty, tak? Kiedy możemy, jak planujemy taką właśnie taki proces, to kiedy się pojawiają pierwsze efekty i jak długo on potrzebuje czasu, żeby mieć już ten powiedzmy finalny efekt. Zważywszy, że 2 centymetry pan powiedział, tak? Półtorej, dwa Kiedy nam centymetry. rosną włosy To jest miesięcznie. różnie. To zależy od stanu włosów. Przede wszystkim włosy naturalne, farbowane i rozjaśnione. Trzy rodzaje włosów. Więc jeżeli mówimy o włosach naturalnych, to jest, żeby cały blask odbiły się 3-6 miesięcy. Farbowane, no podobnie, tak? No, mówimy, że chcemy dalej trzymać kolor, czy to z racji wieku, zmiany koloru. Natomiast trudniej jest z włosem rozjaśnionym. Tak jak wspomniałem, włos rozjaśniony, no dopóki ten element, gdzie były włosy rozjaśnione, nie odrośnie na tyle, żeby został ścięty, więc tamten włos zawsze będzie już włosem bardzo prawdopodobnie, że włosem martwym. Ale gdybyśmy chcieli naprawiać włosy, stawiać takie naprawdę, myślę, że to jest 3-6 miesięcy, żeby już ten włos wrócił do stanu, no i oczywiście dbanie o niego na co dzień, ale wrócił do stanu normalnego. Okej, okay. A jeżeli mówiliśmy o pielęgnacji włosów damskich, bo to dość dużo tutaj wybrzmiało, ale pan gdzieś tam przemycił ten wątek mężczyzny i on się pojawił w kontekście tego szamponu, tak, że pani ma szampon zaawansowanej technologii, pan ma takiej pierwszej pielęgnacji. I rzeczywiście tak jest, że mężczyźni w Polsce używają, czy nie zwracają tak bardzo uwagi na te produkty, szampony i produkty do pielęgnacji włosów. Jak to wygląda, patrząc przez pana doświadczenie? Bardzo różnie. Ja się spotykam, a czasami nawet wśród moich znajomych, że słyszę, że ktoś, a ja używam jednego tylko tego mydła szarego do włosów. Po prostu bardzo mnie od razu odrzuca. To są mydła, szare mydło to jest mydło zasadowe, tak? O bardzo wysokim pH, ono skutecznie usuwa zabrudzenia, wszystko ten, powiedzmy, no jest blisko tam, bliżej natury, ale to nie jest tak dokładnie. Włosy, skóra głowy lubią środowisko naturalne, pH naturalne. Natomiast włosy lubią środowisko kwaśne. Bo jeżeli mamy środowisko zasadowe, to łuska włosa się rozszerza, tak? I efekt kurczenia następuje. Więc wszystkie, przynajmniej odżywki, maski powinny być lekko o pH 5,5 poniżej. Żeby zakończenie było takie domknięciem łuski włosa. Jeżeli nie wiemy, mamy jakąś maskę, taką zwykłą, panią, nie wiemy, dodać do maski na pewno pomoże i będzie duża, duża różnica. Raz, że kolor będzie trwalszy, bo ten dach, ta dachówka, ona się domyka, chroni to, co jest w środku, tak? Czyli nie traci koloru, nie traci rzeczy i to na pewno pomoże, nie zaszkodzi. Chociaż gdybyśmy nawet tymi kilkoma kroplami zmniejszyli pH do 3,5,
to i tak będzie bardzo fajne, bo takie niskie pH to jest z kolei dedykowane dla farbowanych, żeby utrzymywać kolor. pH w kosmetyce też bardzo. Natomiast trudno jest zrobić produkt dobry, który ma niskie pH, się pieni. Dlatego te najcieplejsze SLS i SLS, o których się dużo mówi, są zwykłe środki takie gorące, wręcz techniczne i w nich produkt nie jest w stanie utrzymać niskiego pH, bo się po prostu by nie pienił. Najnowsze te środki myjące, które pochodzą z chociażby bardzo dużo grupa jest pH kokosowego oleju, one są już bardzo delikatne, nie wnikają w skóry, bo to jest też inna bajka, co się dostaje do skóry, jak się dostaje do skóry, to jest też duży wykład, ale TPH ma naprawdę duże znaczenie. Ja jak myślę o dostawaniu się do i pienieniu się produktów, to bardzo mocno mi się przypominają moje małe dzieci, które miały taką jedną zasadę. Byleby mnie nie szczypało w oczy. Czyli nieważne, co mi tam robisz na tej głowie, byleby mnie nie szczypało, nie? Te środki wczesne, te myjące, właśnie nie pieką tak oczy. Oczywiście to nie jest tak, że nie będą piekły, ale nie będzie to tak jak SLS. Druga rzecz jest taka, że te wczesne środki myjące, one się też pienią w słonej wodzie. To z kolei w przypadku tradycyjnych, takich tańszych produktów nie występuje. A więc tak możemy też różnie sobie rozpoznać. Ale grupy tych środków biorących, wczesnych, no dużo się stosuje, więc one są już naprawdę. Jak widzicie, kochani, temat w ogóle pielęgnacji włosów się może nie kończyć, bo my już rozmawiamy prawie godzinę i ja jeszcze coraz to nowsze pytania mi się rodzą. Ja wiem, że mam ograniczony czas i zachęcam Was do tego, że jeżeli się Wam pojawią jakieś pytania, to zostawiajcie je pod tym nagraniem. My będziemy te pytania przekazywać, będziemy do nich wracać, żebyście nie zostały bez odpowiedzi. To jest raz. A druga rzecz, formułą naszego spotkania zawsze jest to, że nasz gość zostawia Wam takie 5 złotych zasad dotyczących tematu, w którym się spotykamy. I dzisiaj również dla Was mamy taką niespodziankę i te zasady będą, więc będziecie miały taką pigułkę tych najważniejszych obszarów, jak pielęgnować włosy po wakacjach. Natomiast, Panie Wojciechu, ja chciałam jeszcze na koniec, zanim będziemy przechodzili do tej już ostatniej części naszego spotkania, to ja chciałam zapytać, czy rzeczywiście ten temat włosów, widzi Pan, że on jest ważny i dziewczyny naprawdę trafiają do pana gabinetu, czy raczej jest tak, że trafiają już w momencie, w którym są jakieś problemy skórne i jakieś problemy zdrowotne, tak, właśnie związane ze skórą głowy, bo chodzi mi tutaj o takie szerzenie trochę świadomości, nie? W którym momencie my powinniśmy do tego trychologa, na taką konsultację trafić, żeby było to w odpowiednim czasie zrobione. Nie ma złotej odpowiedzi na to. Znaczy, przede wszystkim różnie. Włosy traktujemy po macoszemu. To jest prawda. Chcielibyśmy, znaczy tak, tempo życia powoduje to, że chcielibyśmy wszystko bardzo skracać. Z włosami, z zdrowiem, no nie ma nas. Tak? Trzeba pewne rzeczy przerobić i mieć tego świadomość. Wieku, do pewnego wieku to idzie tak z automatu, to jest ładne, pięknie, zdrowie. Później zaczyna się coś sypać. I różnie sobie to mówimy. Bardzo dużo jest takich niedomówień też wiedzy, bardzo mało jest wiedzy takiej, która by mogła pomóc. Nawet wśród zawodów fryzjerów nie każdy fryzjer się interesuje też, no to jest błąd, powinny, bo to jest praca, ale trafiają w momencie, kiedy zaczyna się już coś dziać. Tak jak wspomniałem, włosy to jest papierek lakmusowy naszego organizmu, więc dobrze, że w tym momencie ktoś się decyduje na to, żeby to diagnozować, zobaczyć. Ważną rzeczą jest to, że jeżeli faktycznie widzimy, że to się dzieje, to znaczy, że faktycznie ten organizm powiada nam, że słuchaj, już pora zrobić coś, tak? Czy to zwrócimy się do lekarza, czy zrobimy sobie badań.
badanie pierwiastkowe, czy od dermatologa, chociażby prostą diagnozę, pytam na zasadzie, ile mam włosów, w jakim są stanie, ile nam odrasta, jak wygląda skóra głowy, czy może tam są jakieś zmiany skórne, które bardzo szybko można zdiagnozować, więc nie jest to wydatek bardzo duży, robimy to raz na jakiś czas, więc jak najbardziej zachęcam do po prostu ocenić, zobaczyć, jak widzimy w powiększeniu bardzo dużym skóry głowy, widzimy, co się dzieje, to jest na tym włosie, tak? No to wtedy czasami jest to przerażenie. Proszę mi wierzyć, robi to duże wrażenie i wtedy ten pacjent się mobilizuje do tego, żeby coś zrobić. Czyli nie czekamy do ostatniego momentu, No nie czekamy. kiedy już jest w złej kondycji ta nasza skóra, tylko wcześniej się umawiamy. Czy w każdym mieście taki trycholog, taka osoba jest, czy raczej jeszcze jest to bardzo niepopularne? Różnie. To tak jest, trzeba by było poszukać. Naprawdę psychologów jest coraz więcej, aczkolwiek starajmy się wybierać naprawdę takich, którzy mają dobre opinie, bo powiem tak, wizyta u trychologa to jest przynajmniej, tak? To jest wywiad. To jest wywiad taki, nas opatrujemy choroby genetyczne, robimy bardzo pogłębioną analizę, co się dzieje, żeby ten problem znaleźć. Włosy nam same nie powiedzą, więc my się całą analizę, badaniem pod mikrokomputerem, przeliczeniem tego, w jakim stanie są włosy, więc naprawdę to jest godzinna wizyta, a czasami dłużej. Często, przynajmniej no, w dużym procencie to są związane sprawy ze one się bardzo szybko ujawniają, więc tutaj dużo pacjentów też się wstydzi, psychiatra, psycholog boi się tego, bo naprawdę nie ma się czego bać. Widzimy taki wariowany, bardzo szybki i tutaj nie ma żadnego wstydu. Po pierwsze, że dosiada nam właśnie te rzeczy, włosy, a później pozostałe w naszym organizmie. Więc jak najbardziej należy to diagnozować, pomagać się, jeżeli wyciszymy stres, wszystko pomału. To jest naprawdę bardzo tutaj należy swoje przedstawienie. No dobrze, moi kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście z nami, że Pan przyjął nasze zaproszenie i nie mogę w takim razie nie zaprosić Was do tej części dotyczącej 5 zasad pielęgnacji włosów po wakacjach. Wojciech Naczk, zapraszam. 5 złotych zasad pielęgnacji włosów po Ja wakacjach. myślę, że dzisiaj tych zasad padło więcej, ale pamiętajmy o pierwszej rzeczy, jak oczyszczanie skóry głowy, tak żeby nasze włosy, tak jak roślinki, nie miały chwast koło, tak żebyśmy oczyścili to poletko. Drugą rzeczą odżywienie, czyli odpowiednie preparaty myjące, które służą naszej skórze, naszym włosom. Później jest nawilżenie tego całych włosów i też odżywienie, czyli nawilżenie, odżywienie to są dwie różne rzeczy. Przy odżywieniu mówimy już o rekonstrukcji, preparatach białkowych, ale też nie zapomnijmy, żeby stosowali przynajmniej raz, przynajmniej dwa razy w roku taką zasadę, żebyśmy stosowali preparaty spłacające cierki i stosowali przynajmniej przez 6 tygodni. Dlaczego przez 6 tygodni? Ponieważ skóra od najgłębszej warstwy zewnętrznej, ta faza budowy skóry od wewnątrz do zewnątrz to jest 28 dni, czyli to jest 4 tygodnie i jeszcze 2 tygodnie gratis dla zdrowia i kondycji naszej skóry, żeby te preparaty faktycznie zmieniły to, żeby nasza skóra była zdrowa, produkowała, była odpowiedniej gęstości, żeby te włosy się trzymały i ukrwienie było dobre. I też pamiętać przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu o stymulowaniu skóry. Tak jak wspomniałem, ucisk, cokolwiek, chociaż twardą szczoteczką, grzebieniem, stymulacja, to poprawia ukrwienie. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Myślę, że tak jak Pan powiedział, tych porad było dużo, dużo, dużo więcej i każda z Pań słuchając weźmie sobie dla siebie któreś te najbardziej jej odpowiadające. Natomiast czy są jeszcze jakieś obszary, które powinny Panie pamiętać?
Wystarczyłoby jeszcze raz tak przejrzeć naszą rozmowę, więc one się pojawią. Najlepiej by było, żeby pani, które zadają pytania, żebyśmy zrobili jakiś zestaw tych pytań, wrócili z odpowiedziami, bo wiedzę, którą można przekazać, to jest na kilkadziesiąt. Więc wprowadziliśmy tylko troszeczkę chaosu. Myślę, że od podstaw, tak? Zacznijmy. Tak, ale taka też była nasza pierwsza rozmowa. Nie wiem, czy pan pamięta, jak się pierwszy raz słyszeliśmy, to pan powiedział: Pani Dominiko, ja czuję, że to będzie tak, że my zaczniemy wiele wątków i to jest dobre, bo zaciekawimy, a to jest tak obszerny temat, że nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego podcastu, jednego nagrania tego zrealizować, bo to jest po prostu za dużo, ale zaszczepimy takie wątki, które sprawią, że gdzieś się pojawią kolejne kwestie. Bardzo dobry pomysł z tymi pytaniami. Ja na pewno przygotuję zestawienie tych pytań, które się pojawią i do Państwa z odpowiedziami wrócimy. Na ten moment dziękuję ślicznie za rozmowę, dziękuję, że byliście z nami i mam nadzieję, że do zobaczenia, Panie Wojciechu, jeszcze na... Społeczności Sama Mama. Dziękuję Wam pięknie za Dobrze, dzisiaj. dziękuję.